Chcieliśmy przekazać Państwu instruktażowy film, jak samemu zdemontować moduł mleczny, czyli ten moduł, który potocznie możemy nazwać lodówką. Jak to zrobić? Sprawa jest dla osoby, która potrafi się obsługiwać śrubokrętem, w miarę prosta. Popatrzcie Państwo, wyłączamy na początek maszynę. Odstawiamy kratkę. Musimy mieć specjalny śrubokręt, który jest dostarczony do Państwa z nowym modułem. Wyjmujemy ten śrubokręt z tej osłonki i mamy dwa miejsca, które musimy odkręcić. Pierwsze z nich jest tutaj na dole. Wykręcamy, ale nie odkręcamy do końca, ta śruba nie wyjdzie. I drugie miejsce to tu jest zaślepka, wystarczy to podważyć czymś. Użyliśmy śrubokręta, ale może być nawet spróbować paznokciem, to lekko schodzi i wykręcamy, poluzowywując ten cały moduł. Następnie otwórzmy sobie te drzwi od zbiornika wody i musimy spróbować wysunąć lodówkę. Można to zrobić, to jest najtrudniejsza rzecz. Ta nasza lodówka wychodzi już łatwo. Można delikatnie za drzwiczki spróbować, można od góry. Ten moduł po prostu ma wyjść. O, ten nasz już się poluzował, wychodzi. Także widzicie Państwo, delikatnie trzeba poruszać. Lodówkę, którą wyjmujecie, trzeba zapakować w boks transportowy, a tą, którą wyjmiecie z boksu transportowego, następnie montujemy. Czyli wszystko w odwrotnej kolejności. Wsuwamy. Trzeba to zrobić też w miarę umiejętnie, bo chodzi o to, żeby dobrze włożyć tą lodówkę, żeby ona swobodnie po prostu weszła i się wsunęła. Dopychamy ją do końca. Dopychamy tak, żeby tutaj już nie było jakiejś wielkiej krawędzi i dokręcamy te dwie śruby. Do końca jedną, tą na dole. Poprawimy tą na górze, śrubę jeszcze raz, żeby dociągnąć i jeszcze raz tą na dole, żeby mieć pewność, że jest dociągnięta i dopiero w takim tak zmontowany moduł możemy uruchomić. Tamten, który jest uszkodzony albo który musicie Państwo do nas przesłać, prosimy o jak najlepsze zabezpieczenie. Prosimy też o zwrot dołączonego śrubokrętu, żeby on mógł posłużyć do następnych deinstalacji. Mam nadzieję, że uda się to wszystko zrobić samemu. Jeżeli nie, to wtedy dopiero prosimy o kontakt i będziemy organizować wizytę serwisanta.